Hej, siemano, z tej strony Major Hussein, a dzisiaj będzie gameplay z Call of Duty Ghost, którego tak dawno nie było. Na początku, co już zobaczyliście, to był taki średni rzut nożem. Wiedziałem, że tam koleś we mnie strzela, wiedziałem, że on jest. Rzuciłem sobie i tak jakoś wyszło. No dobra, wracając. Trochę mi się przedłużyło, jest godzina 16:01. Miałem od rana już sobie zacząć to ogarniać wszystko, nagrać komentarz, potem to zmontować, ale wyszło jak wyszło. Zostałem wyciągnięty z domu, pojechałem sobie do Warszawy, pochodziłem po sklepach i no tak wyszło. Tak, nawet się nie ogoliłem, wyszedłem tak w miasto, ale jakoś tak ostatnio mam, że jak mi się broda wcina w rozporek, to dopiero gole. Dobra, żeby nie przedłużać, Stefan, wrzuć intro i lecimy. Okej, jestem z powrotem, tak więc zaczynamy opowiadać o gameplayu z Call of Duty Ghost. Tak, wrzucę podgląd, bo nie wiecie, co się tam dzieje. Pewnie głos już jest. Tak więc, okej. Na sam początek mapka. Mapka Tremor. Przez jednych ulubiona, przez drugich znienawidzona. Mianowicie, że są takie miejsca, gdzie można dosyć bardzo łatwo kampić. No niestety ja o tym się przekonałem właśnie w tym materiale. Ogólnie lubię tą mapkę, nie mam nic do niej, wszystko jest ok. Mianowicie, o co chodzi? Na sam początek wziąłem sobie karabin szturmowy Honey Badger. On jest zintegrowanym tłumikiem. No i dobrze mi szło nawet. Potem nie wiem dlaczego, ale zmieniłem sobie na bodajże Wektora, chyba tak. Na Wektora. No i też nawet dobrze szło, dopóki ludzie nie zaczęli kampić. Od połowy meczu zaczęli kampić. A ja niestety mam coś takiego, że jak widzę kampera, no to suporem maniaka próbuję go zarąbać. No i niestety tutaj właśnie to uświadczycie, zobaczycie to jak ja, znaczy może to nie jest żaden sam sposób na kamperów. Niestety po prostu mam coś takiego, że jak widzę kampera, no, i on mnie zabił mnie kamper, no to muszę go dopaść. On dalej siedzi w tym samym miejscu. Jednak czasem to nie wychodzi za pierwszym razem i potrafię zginąć 3, 4, nawet do 5 razy. Ale w końcu, za tym piątym razem, za tym szóstym razem udaje mi się go utłuc. No i wtedy jestem podniecony, jestem zadowolony, że udało mi się go ubić. No i tutaj, czy tutaj na materiale właśnie zobaczycie takiego kolesia. Jeden będzie sobie kampił w rogu, potem jak ja go zabiję, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy to był akurat ten sam koleś, ale on będzie w innym końcu mapy. No i niestety weźmie sobie coś to było z termowizyjnym. Już nie pamiętam, czy to był. Ja tutaj nie mam podglądu w ogóle na ten gameplay, tak z pamięci trochę. I on sobie wziął coś z termowizją. Przeważnie ludzie biorą, jak chcą kampić, to biorą przeważnie karabin LKM-a. Czyli lekki karabin maszynowy z termowizją, ten M200, coś tam, ja w ogóle nawet go nie mam chyba wykupionego, nigdy z niego nie strzelałem w sumie, ale wiem, że po założeniu termowizyjnego nagle broń jest bez odrzutu. To jest ciekawe, nie? Fizyka, kurwa. No i właśnie ludzie lubią kampić z tym, co mnie doprowadza normalnie do szału. Czy nawet ze snajperką. Ale do snajperów to jeszcze mam lekki dystans, no bo wiem, że są tacy ludzie, co nie lubią latać ze snajperkami, tylko pierdolną się w krzakach i strzelają, no ale tego snajpera zawsze można jeszcze podejść, nawet jak on strzeli raz.
Już nie mówię o tych snajperkach, które są te półautomatyczne, że można sobie cały czas dżinglem latać i strzelać, ale chodzi mi też z przeładowaniem. Jeżeli koleś snajper strzeli z tej snajperki i musi wprowadzić kolejny nabój do komory, no to mamy wtedy kilka setnych sekundy nawet, by go zastrzelić, tak więc jest ok. Ale jak w przypadku karabinu maszynowego, LKM-a, no to nie mamy takiego szansy. On ma kurwa 10 razy magazynków, takich jak my mamy, więc no po prostu nie da rady. No chyba, że akurat on nie przeładuje, wystrzeli 5 pocisków. I zanim przeładuje, no to my zdążymy go dopaść, tak? No ale tak się przeważnie nie zdarza. Dlatego, no co zrobić w takiej sytuacji? No nic nie zrobisz. Trzeba wymyślić jakiś sposób na kampera. Czy pierdolnąć mu rakietę pod nogi, czy obejść go z drugiej strony na kuckach, czy martwa cisza. Ja zawsze używam martwą ciszę. Według mnie ona jest najlepsza. Jeżeli chodzi na przykład o Ghosta, to można by wyrzucić sobie jakieś tam granaty taktyczne, czy granat zwykły, czy nawet można wyrzucić broń zapasową, by mieć więcej atutów. Ja zawsze stawiam bardziej na atuty. Jeszcze można dodatkowo sobie wziąć specjalistę i mając tam chyba maksymalnie chyba można mieć z 10 czy 11 miejsc na atuty i można wziąć sobie jeszcze dodatkowo tego specjalistę. I mieć dodatkowo jeszcze więcej tych perków. Tak więc, no to jest dobre, ponieważ można sobie wziąć i martwą ciszę, i wzmocnienie, i maraton, i szybkie celowanie, i ten szybkie celowanie po sprincie, i to naprawdę dużo daje. Tak więc, no jest kilka sposobów. Głównie ja stawiam na atuty, jeżeli chodzi o jakichś tych kamperów. Albo pójść ich tokiem myślenia i wziąć termowizję. Jest kilka sposobów. Trzeba pomyśleć trochę, zanim coś się zrobi. I tyle. Widzę, że materiał chyba zaraz dobiegnie końca, bo pamiętam mniej więcej czas, jaki nam się kończy. Tak więc byłem pierwszy 18 na 11. Jeżeli nie, no to sorry, ale chyba tak. No to by było na tyle. Call of Duty Ghost, dawno nie grałem. Trzeba będzie zagrać i nagrać jakieś nowe materiały. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.